Witam serdecznie, moi kochani. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie jeszcze raz o tych takich zmianach, nie? że nie da się być w dwóch miejscach w tym samym czasie. Nie da się żyć starym życiem, powtarzając stare schematy i nie możemy oczekiwać innych rezultatów. Nie da się tak zrobić. Nawet jakbyśmy próbowali na tysiąc innych sposobów, aby trzymać się tych starych nawyków, miejsc, ludzi, sytuacji, to i tak za każdym razem będziemy wracali do punktu wyjścia. Bo te nieprzerobione schematy będą do nas wracały pod postacią ludzi, sytuacji, wszelkiego rodzaju schematów, które przychodzą do naszego życia do momentu, dopóki nie zrozumiemy danej lekcji, nie zrozumiemy danej sytuacji, nie poczujemy czego ta sytuacja miała nas nauczyć. Czyli tak, jak tam mówili właśnie różni ciekawi panowie, nie da się robić w koło tego samego i oczekiwać Innych rezultatów. I nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty, moi drodzy. Jeżeli chcemy coś zmieniać, to są potrzebne takie gruntowne cięcia, gruntowne, moi drodzy, od, odcinanie się od tego, co nam nie służy, od tego, co przestało nam służyć. Nie? Kto wie, za jakiś czas, może pewne sytuacje gdzieś ludzie. Doświadczenia przyjdą gdzieś, nas dogonią, dostroją się, albo my kogoś dogonimy, nie? No bo to mówię: każdy z nas jest na innym poziomie tego swojego rozwoju, wewnętrznej transformacji. Każdy z nas dostrzega, postrzega pewne rzeczy inaczej, dla jednego, pewne aspekty są już jasne, i tak samo każdy rozwija się w swoim własnym tempie. Każdy doświadcza pewnych sytuacji na swój własny sposób, i poprzez. I w taki sposób tego doświadczamy, w taki sposób do nas docierają pewni ludzie, pewne sytuacje, pewne doświadczenia, pewne miejsca, żebyśmy byli w stanie to poczuć, zrozumieć, nie? No bo często wszelkiego rodzaju rzeczy gdzieś wpadają, ja nie rozumiem, nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, ale z jakimś, za jakiś czas, gdy przejdziemy to dane doświadczenie, poczujemy to, nie? Doświadczymy tego, powiemy, kurde, aha, no to. To i to spotkało mnie w takim i takim celu, nie? To i to było, żebym dostrzegł, odpuścił, żebym poszedł w tym kierunku, żeby mnie popchnęło w tym kierunku, albo żebym właśnie odpuścił, odpuściła i wszystko stanie się takie jasne, klarowne, Będzie mieli takie, o, przebłyski, takie pyk, takie mini, mini olśnienia, powiedzmy, nie? Więc wszystko jest, jakby to powiedzieć, po coś. I jeżeli mówię przez x czasu, to też mówię... Ze swojej historii byliśmy w jakichś niekorzystnych schematach, niech będzie relacjach żyliśmy z jakimiś tam ludźmi, którzy gdzieś nie, nie idą dalej z nami po drodze. No to chwilę, chwilę to potrwa, nie? Chwilę to potrwa, chwilę pracy trzeba włożyć, chwilę cierpliwości, właśnie cierpliwość jest tym, jakby to powiedzieć, kluczem. nie Tak jak się mówi, że woda, woda drąży skałę, nie woda drąży skałę i. I tak to działa, moi drodzy, że jeżeli jesteśmy cierpliwi, jeżeli wiemy, w jakim kierunku chcemy podążać, jeżeli czujemy po prostu, co nam służy, czego dane sytuacje nas uczą, to jesteśmy w stanie konsekwentnie, krok po kroku, mówię małe kroki, nie wszystko na efekt hura, wow i tak dalej, tylko czasem więcej małych kroczków porozbijać te duże cele, porozbijać te duże cele, duże marzenia na mniejsze kroki, nie. Na mniejsze kroki i pek, 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 pomału do góry, nie? Więc moi drodzy, takie gruntowne przemiany, gruntowne po prostu takie transformacje wymagają od nas porzucenia starego życia, starych schematów. Nie możemy być w dwóch miejscach naraz, jest to ciężkie do zrobienia i tak samo no, nie da się trochę, trochę robić nowych rzeczy, trochę starych i tak odbijamy się od bandy do bandy. Sami serwujemy sobie wszelkiego rodzaju huśtawki, wszelkiego rodzaju e, wzloty i upadki i wszelkiego rodzaju inne doświadczenia. I to jest też ok, no bo za którymś razem e, sami do siebie powiemy: kurde, no bo doskonale wiecie, że jak ktoś nam coś tłumaczy, ktoś chce dla, nawet mm, dla naszego dobra e, pomóc nam przejść przez pewne sytuacje, to jeżeli my jeszcze powiedzmy, że nie dostaliśmy wystarczającej. Nauczki powiedzmy w cudzysłowie, że takie i takie zachowania, takie i takie schematy no nigdzie nie prowadzą i doskonale to czujesz, doskonale to wiesz i doskonale e, jesteś w stanie to w sobie rozpoznać, bo to przypominam, wszystkie pytania i odpowiedzi są już w każdym z nas i po prostu poprzez życie i wszelkiego rodzaju doświadczenia, które przychodzą do nas i niech będzie, że szlifują nas, nie szlifują nas po prostu, żebyśmy odzyskali ten swój wewnętrzny blask, żebyśmy wrócili do tej swojej wewnętrznej mocy, żebyśmy połączyli się dalej. Mówię źródło, Bóg, Wszechświat, każdy sobie może swoje słówko e, pożyczyć, uzupełnić tak jak, tak jak mu pasuje i tak jak to czuje. Żebyśmy odkryli ten w sobie ponownie ten niech będzie boski pierwiastek, e, te swoje wszystkie talenty ukryte, e, wszystkie swoje moce, wszystkie swoje dary. Nie? I zauważcie, że jak odkryjemy to, nie, stopniowo, oczywiście, to może to będzie dla mnie, może takie zajęcie, może takie. No, metodą prób i błędów, przynajmniej u mnie tak było. Eee, zanim stwierdziłem, co chcę robić i co mi sprawia frajdę. Mm, no i robię to. Eee, w cudzysłowie przypominam o, moi drodzy, możliwości zakupu właśnie moich e-booków, ponieważ stwierdziłem, że będę pisał, ponieważ pisanie zawsze im przychodziło lekko, lekko przyjemnie i. I łatwo, nie? że nie, nie, nie musiałem się jakoś długo zastanawiać. Kończę kolejne dwa jebuki, teraz miałem też lekkie jakieś turbulencje, ale no to wszystko jest po coś. Nie? To wszystko jest po coś i każdy ma te takie swoje elementy zapalne, że zobaczcie, zmieniamy się, działamy, nie? działamy, rozwijamy się. I nagle przychodzi jakiś stary schemat, nie? Jakaś stary, stary schemat, który e, wzbudza w nas wszelkiego rodzaju panikę i odpalają się wszystkie inne różne programy. No i jeżeli to zasilimy, no to wrócimy w te stare schematy, wrócimy w te stare schematy i zaczniemy panikować, biegać i zaczyna się wtedy narzekanie, wypieranie, e nie działa tu, tu medytuję, tu tam afirmacje robię, tu gdzieś się pozytywnie nastawiam. E, oczywiście przypominam, że kluczowe jest też działanie, nie, kluczowe jest działanie, bo bez działania niestety nie wszystko się tak układa, jakbyśmy chcieli. Są już ludzie oczywiście, którzy mają takie instant materializacje, powiedzmy, że będzie o czymś myślał, myślała i nagle wszystko mu wpada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli trzy elementy, za jakby to powiedzieć, zaprzężemy do pracy, czyli mówię wizualizację, działanie, nastawienie, to po prostu są lepsze efekty. Jeżeli trzy aspekty, niech będzie ciało, dusza, umysł, działają w jednym, działają po prostu, jesteśmy spójni. Jak ten laser, jeszcze raz to powtórzę, działamy punktowo, pyk, 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 po kolei, wszystko a nie rozświetlonym światłem, i wiecie, no niby się świeci, ale, ale, ale no nie widzimy nic za daleko. A tak to, jak jest laser, to jest taki punktowo, robimy wszystkie zadania, wszystkie cele realizujemy. Więc gdy jesteśmy spójni i po prostu robimy coś, co czujemy, że jest naszą pasją, nie? no to nie poddawajcie się, bo to jest, to jest, to jest właśnie ta droga. I poprzez te różne doświadczenia, poprzez próby i podejmowanie prób, nie? Podejmowanie prób, nawet jak coś nie wyjdzie za pierwszym razem, za drugim, za piątym, to jeżeli ty wiesz, że to jest tobie przeznaczone, czujesz to całym swoim serduchem, to za 15, 20, 30, 50 razem zaskoczy. Zaskoczy, tylko to jest właśnie ta Twoja cierpliwość. W to się wiąże właśnie cierpliwość, wytrwałość, konsekwencja, powtarzalność, korekta planu, oczywiście, też jeżeli coś, no walimy głową w mur, no to normalne, że kurde no może można ten mur przejść, może można jakoś to podburzyć może można coś podkuć, a głową jak będziemy walili w ścianę, no to będziemy mieli siniaki, no i codziennie jak będziemy walili mocniej, no to, to raczej nie przyniesie to pozytywnych aspektów, a właśnie spojrzenie na pewną sytuację z innej perspektywy, nie, tutaj też no podam przykład tego, niech będzie pana, e, który to był mądrala, pan Edison chyba, e, pan Edison jak przyszła do niego reporterka, no to Pomijam już tutaj ten, tą właśnie pomiędzy Teslą a Edisonem, oczywiście całym serduszkiem za Teslą jestem. Pomijam tej, jakby to powiedzieć, zwaśnienie i, i to, że tam mu podkradali te projekty Tesli, w sensie i mu robili pod górkę. Przyszła do tego Edisona właśnie jakaś dziennikarka i mówi: Panie, mówi, no 10 tysięcy prób pan zrobiłeś i pan nie wymyśliłeś tego żeby ta żarówka świeciła, nie? Edison tak patrzy, patrzy i mówi: Słuchaj, znalazłem 10 tysięcy sposobów, dzięki którym wiem, że ona się na pewno nie zaświeci. Jestem bliżej o te 10 tysięcy prób, nie? Więc tak samo my, jeżeli coś działamy, jeżeli coś zmieniamy, no to każda próba, która nawet nie, nie przybliża nas w tym kierunku, to paradoksalnie tak nas przybliża, bo spróbowaliśmy i wiemy, że w taki sposób tego nie osiągniemy. Możemy zrobić korektę. Możemy zmienić perspektywę, możemy spróbować z innej strony, możemy jeszcze pewnie 10 innych rzeczy wymyślić, jak nie 20, żeby dojść, dojechać tam, gdzie, e, tam gdzie chcemy, nie? E, więc, moi drodzy, tak to wszystko właśnie wygląda. Tak to wszystko dzisiaj wygląda właśnie dzisiaj. E, I moi drodzy, co by tu jeszcze ciekawego wam opowiedzieć. Mm, 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 no bo sami wiecie, jeszcze raz z tym bagnem zacznę, jeżeli na przykład przez nie wiem. X lat robiliśmy jakieś, robiliśmy jakieś działanie, które było dla nas autodestrukcyjne, albo znajdowaliśmy się w środowisku, które gdzieś poprzez wpływ zewnętrzny doprowadzało do naszej autodestrukcji, autodestrukcji czy to fizycznej, emocjonalnej, psychicznej, jakiejkolwiek, w jakiej, mówię, każdy jest w innym miejscu swojej wędrówki. I tak jak mówię, zawsze uważam, że jest, niech będzie milion osób gdzieś tam bardziej ogarnia, milion osób mniej od nas ogarnia. I my jesteśmy raz nauczycielem, Raz jesteśmy dla kogoś mistrzem, inspiracją, motywacją, a raz my się od kogoś inspirujemy, uczymy. Widzimy, że ktoś doszedł swoją pracą, wytrwałością, swoją konsekwencją z punktu A do punktu B, to dlaczego, dlaczego tobie ma się nie udać przejść z punktu A do punktu B? Najistotniejsza jest ta droga, nie? No bo na tej drodze, właśnie, jakbyśmy mieli na tej drodze z punktu A do punktu B tysiące różnych sytuacji, w cudzysłowie mówię, oczywiście, to jest tylko przykład. tysiące różnych sytuacji, dzięki którym były wzloty i upadki, to całe doświadczenie, jakie zdobyliśmy podczas przechodzenia przez te wszystkie doświadczenia, no już nikt ci tego nie zabierze, nie? Nikt ci tego nie zabierze, to już jest w tobie. To już masz, jakby to powiedzieć, nowe doświadczenia, na których możesz później budować, nie? Możesz sobie na ten zamek zbudować, no bo sam przeszedłeś tą drogę. I też bardzo jest istotne, jakby to powiedzieć, jeżeli ktoś tobie coś tłumaczy, czego my nie rozumiemy, mówię tak samo, było niejednokrotnie w moim przypadku i też tak jeszcze pewnie może być, że ktoś nam coś tłumaczy i my tego jeszcze nie, nie rozumiemy, nie? Ale to nie jest takie, że ktoś nam tak tłumaczył, o ja tu wiem wszystko, bo jeżeli gdzieś ktoś nas straszy albo stara się zrobić tak, żebyśmy my czuli się gdzieś tam mniejsi, gorsi i tak dalej, no to to... To dziękujemy, nie, ja dziękuję takim ludziom. Więc chodzi o to, że po prostu, jeżeli ktoś nam coś tłumaczy, tak wiecie, naturalnie, nie, od serducha, no to, no to moi drodzy, to jest taka, wiecie, no, zupełnie inna lekcja, i to jest takie, wiecie, że przychodzi takie zrozumienie, nie, że od tego człowieka bije takie, no, niech będzie ciepło, takie zrozumienie nie ma tam zagroż, jakieś za zagroż, za jakiegoś strachu, zagroż jakiejkolwiek emocji, przy której moglibyśmy się źle poczuć albo niekorzystnie. Jest to takie naturalne, tak ciepłe, jakby to tak, jakby nie wiem, nieraz Cię babcia albo ktoś, jak byliśmy mali, przytula Cię, bierze na kolana, daje ciepłe mleczko i tłumaczy Ci, zobacz, wywaliłeś się na przykład, bo biegłeś, a tam, tam są takie kamienie jakieś, niech będzie sypkie i po prostu masz buty trochę już zdarte. I dlatego się poślizgnąłeś, i dlatego się wywaliłeś. To jest takie, wiecie, takie ciepłe, ale nieraz oczywiście łe, gdzie tam jak się było młodszym, to łe, gdzie tam na pewno nie od butów, bo za szybko biegłem, albo coś takiego, wypieramy to, nie? Ale pojawia się takie, no mówię, zrozumienie, nie pojawia się takie zrozumienie, że kurde, a może faktycznie. Później gdzieś idziemy i mówimy, nie no kurde, faktycznie chyba to tak mogło być, jak ta babcia mówiła. I tak samo mówię, jak spotykamy właśnie takich ludzi. Którzy gdzieś tłumaczą nam coś z poziomu serducha I my często na początku nie, na pewno nie, na pewno tak nie jest Ale za, za chwilę, albo w tej samej chwili jak dany człowiek gdzieś Skończy nam coś opowiadać No to przychodzi takie Kurde Coś w tym jest, nie? Tak samo jak do mnie różni, jakby to powiedzieć, na początku różni ludzie gdzieś tam docierali Różne sytuacje gdzieś się u mnie powtarzały No to też jak mi na przykład, nie wiem ze środowiska X ktoś mi coś powiedział, ze środowiska Y ktoś mi coś powiedział, ze środowiska A mi ktoś coś powiedział, i to wszystko mniej więcej się pokrywało. Później jeszcze w książce, niech będzie A, znalazłem podobną informację, w książce D znalazłem podobną informację, i jeszcze później na własnych doświadczeniach mówię: Kurde, jest to jakiś punkt, odno od punkt jakby to powiedzieć, wytyczna odnośnik, nie? no bo każdy z nas ma różne te doświadczenia. Każdy z nas przechodzi przez takie doświadczenie, jakie sam sobie wybrał z poziomu duszy, niech będzie. I moi drodzy, dostajemy te doświadczenia takie, które służą naszemu wzrostowi. Nie? Cokolwiek by to nie było, jakakolwiek ciężka, wymagająca, przykra, jakaś mówię, no, bardzo przykra sytuacja, to jest to po to, żebyś poszedł w swoim życiu dalej. Nie? Cokolwiek by to nie było. Nie będę już wymieniał, żeby tutaj nie, nie dramatyzować, ale cokolwiek by to nie było, jest to częścią twojej drogi. I dopóki tego nie, nie ogarniesz, tak, tak samo ja w każdym aspekcie swojego życia, no to dalej będą właśnie te same schematy wracały, te same lekcje będą wracały, te same sytuacje pod różnymi postaciami. Ale dopóki tego nie ogarniemy, no to sorry memory, ale no będzie to wracało, będzie to nas wracało będzie to nas gdzieś tam kąsało za każdym wiecie, bo to chodzi o to, żeby po tej spirali rozwoju poruszać się do góry a jak czasem zrobimy no dwa takie same kółka, no to też się nic nie stanie, no bo już doskonale wiemy, nie, no bo mówię każdy z nas jest na swojej, na swojej drodze, nie, na swojej ścieżce, na swojej indywidualnej drodze dzięki której, jakby to powiedzieć, dzięki dzięki, poprzez poprzez, poprzez fakt że każdy jest, mówię, na tej swojej drodze i każdy ma troszeczkę te inne doświadczenia, mimo że można te niektóre wspólne mianowniki wyjąć. I może też, właśnie przerobię tego ostatniego e-booka, co teraz piszę, w sensie jeszcze go nie, nie skończyłem, ale zmienię tytuł. Teraz mi wpadł w pomysł na tytuł. Więc takie podstawowe aspekty są podobne dla wielu ludzi, nie? Podstawowe lekcje, podstawowe jakieś elementy, które uczą nas, jakby to powiedzieć, tak jak był ten cytat, daj mi żeby mieć w sobie siłę, aby odpuścić wszystko, co nam już nie służy i no. rozróżniać to, 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 po prostu co już po prostu odpuszczamy i dziękujemy, a między tym, a o co warto, jak to powiedzieć, jeszcze nie, że zawalczyć, ale zainwestować swoją energię i trzymać się tego, no bo w swoje marzenia, w swoje cele, pomimo, mówię, różnych jakichś tam perturbacji, pery, jakichś tam różnych, mówię, poślizgnięć, jakichś potknięć. Powinniśmy zawsze wierzyć w siebie i w to, co my czujemy i nie przejmować się właśnie tym, co mówią. Y, tym, co mówi otoczenie, tym co mówi, tym, co mówi środowisko inni. Bo nie każdy, jakby to powiedzieć, y, czuje twoją ścieżkę. Nie każdy rozumie twoją ścieżkę i nie każdy przeszedł to, co ty. Więc wszystko zależy od ciebie. Każdy ma wpływ na swoje życie, każdy ma wpływ na to, gdzie jest. I to, co mówię, zasiewamy w tym momencie, to, co zasiewamy. Y, tu i teraz zaowocuje za jakiś czas. Będziemy zbierać tego, jakby to powiedzieć, plony. Nie przeszłości nie zmienimy. Nie możemy wybaczyć, odpuścić, zamknąć. Przyszłość jeszcze się nie wydarzyła. Mówię, to co zasiejemy, to zbierzemy. Więc najrozsądniej, najbardziej efektowniej i efektywnie jest pracować w tu i teraz. I tego życzę sobie, Wam i, i wszystkim, którzy gdzieś, mówię, tym szeroko, szeroko pojętym rozwojem. Osobistym, duchowym, jakimkolwiek do ludzi, którzy gdzieś podążają właśnie za realizacją swoich celów, marzeń, tego życzę Wam i sobie. Przypominam jeszcze na koniec o możliwości wsparcia, za co wszystkim dziękuję do tej pory, którzy gdzieś tam się dorzucili cegiełkę do tego, abym mógł też, jakby to powiedzieć, robić to, co ja chcę robić. Tak jak mówię, linki do e-booków są pod filmem. Do tego bajko, do wsparcia, do konta, też wszystko jest pod tym. Także bardzo Wam dziękuję za wszystko i mówię, ja też działam dalej, rozwijam się, bo też dopiero mówię. No, zaczynam praktycznie też od nowa. Ten kanał, mówię, też będę teraz starał się nagrywać co 3-4 dni, żeby to znowu się rozchulało No, bo mówię, było, było już tam rok temu, może nie no 7 miesięcy temu, jak wrócałem cyklicznie, no, te algorytmy pchały jakoś lepiej. Też gadałem, w sensie mówiłem o wielu. Takich rzeczach ze świata zewnętrznego, może wrócę jakiś jeden dzień w tygodniu, takie będziemy sobie omawiać takie różne rzeczy. Możecie też dać znaka, co myślicie, jakieś pomysły na odcinki albo na jakąś serię. Mam też pomysł jeden na może drugi kanał, ale to też jeszcze nie teraz po kolei. No i tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za wsparcie. Wszystkiego dobrego, miłego dziobka. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.